zainteresowanemu. Czyli otrzymaliście Państwo najwyższą punktację w ocenie inwestycyjnej. Czyli nie tylko ten dokument mówi o tym, że jest ładnie. To się dzieje. Dzień dobry, Anna Samorowska. Miałam okazję być ekspertem piszącym memorandum inwestycyjne miasta Zabrza. I chcę podkreślić, że jest to tego typu dokument pierwszy w Polsce, dlatego że zazwyczaj miasta robią dokumenty promocyjne. Potencjał ludzki, potencjał inwestycyjny i stopień przygotowania zagospodarowania przestrzennego, inwestycje, które Państwo już zrobiliście, kanalizacyjne, komunikacyjne, stadion, to są po prostu rzeczy niebywałe. To, jaką skalą potencjału Państwo dysponujecie jako mieszkańcy, jako miasto, doskonale zarządzane, doskonale zwarte i ta autentyczność, unikatowość, tak naprawdę za każdym razem słyszane słowa pierwsze w Polsce, unikalny system obiegu dokumentów w mieście, pierwsze w Polsce wykonane system monitorowania, również inwestycji, to są rzeczy, które naprawdę zaskakują w niezwykle miły sposób. Oczywiście kultura, oczywiście sport, tych wyróżników to jest bardzo wiele. Dla inwestora najważniejsze jest to, że zajmuje za pierwszym razem pierwszy telefon, to jest sprawdzanie, na ile zostanie obsłużony inwestycyjnie, profesjonalnie. Poddawane były trzy przykłady typowych misteryczek. Niemcy jako główni zagraniczni inwestorzy i oczywiście inwestorzy z Polski. Za każdym razem Państwo przyszliście w najwyższej punktacji obsługę inwestycyjną dla inwestorów. Także miasto może być dumne ze swoich mieszkańców, którzy przecież licznie brali udział w prawie półrocznym procesie konsultacyjnym, bo tak było pisane memorandum. Gratuluję ogromnie i to, co mogę powiedzieć ze swojej strony, ja jestem po dwóch misjach gospodarczych, w tym również misji kobiet biznesu z 26 krajów. Miałam okazję prezentować, pokazywać panią prezydent, która jest osobą niezwykłą. Ja jestem pełna podziwu dla pani prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik. Jako kobieta będę ją zawsze mocno wspierać i promować. Ja ze swoich wyjazdów ostatnich do Izraela i do Sankt Petersburgu przywożę w tej chwili dwie misje do Zabrza. Obydwie zostały zaplanowane na maj i czerwiec przyszłego roku. Także gratuluję ogromnie. Firma Cardiomet Silesia jest firmą, która działa na terenie Zabrza. Współpracuje z placówkami medycznymi z terenu Zabrza, Śląska. Memorandum inwestycyjne, które zostało przygotowane, jest dokumentem, który pozwoli inwestorom spoza regionu Śląska, z Polski i ze świata przychodzić do Państwa, do tego terenu, żeby wspólnie móc realizować ciekawe przedsięwzięcia. Dokument, który powstał, pokazuje potencjał Zabrza w zakresie medycyny, w zakresie turystyki poprzemysłowej, w zakresie edukacji, nauki, w zakresie kultury. Jestem przekonana, że każdy inwestor, który szuka miejsca na ulokowanie swojej inwestycji, dotykając tego dokumentu, analizując ten dokument, uzna, że warto w Zabrzu inwestować. Czyli otrzymaliście Państwo najwyższą punktację w ocenie inwestycyjnej. Czyli nie tylko ten dokument mówi o tym, że jest ładnie. To się dzieje.